Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam w raporcie wojennym wojna na Ukrainie. Dzisiaj to co wydarzyło się pomiędzy 8 września a 10 września, a działo się bardzo, bardzo wiele. Ale zacznijmy od jak zwykle Harkowa. Na odcinku harkowskim mamy walki w rejonie Udy oraz Konstantinówki. To jest miejscowość pod Udami w tym miejscu. Z raportów, jakie wynikają, wiemy, że nie mają tutaj Rosjanie sukcesów. Obie strony twierdzą, że walki w tych miejscowościach trwają. Wiemy, że były próby natarcia na ruskie taski oraz ruską łazową bez sukcesów. No i oczywiście, Charków był znowu ostrzeliwany za pomocą artylerii drajkosiężnej oraz rakietowej, szczególnie centrum miasta mamy znowu informację o zabitych cywilach więc no właśnie nas najbardziej interesuje to co wydarzyło się pomiędzy 6 a 10 już września oczywiście mamy tutaj informacje o pewnych działaniach ale to przejdźmy sobie na inną mapę a dokładnie animację jesteśmy na animacji m, którą stworzyłem dla Marek Marku, bardzo dziękuję za subskrypcję, mamy możliwość sobie ją tutaj zatrzymywać, jest możliwość też omówić. Słuchajcie, długo się zastanawiałem, nie mogę przybliżyć niestety, bo mam wątpliwości i miałem wątpliwości do kilku jednostek, nie do końca wiedziałem, wiedziałem, że bardzo dużo jednostek specjalnych. Miałem duże wątpliwości, nie wiedziałem jakie jednostki do końca tutaj uczestniczą w tej ofensywie, były podejrzenia o 93 nie okazało się, że 93 tutaj jednak nie ma były informacje też nie do końca wiedziałem czy nacierają tutaj oddziały całej trzeciej brygady pancernej czy są tu też inne jednostki specjalne szczególnie nie wiem czy naprawdę jest 10 SOW oraz 8 Pułk Specjalny natomiast wiemy na 100% że są tutaj jednostki wolontariuszy tej korpusu Mamy jednostkę Kraken, czyli Batalion Kraken. Mamy Wilki z Da Vinci oraz mamy jednostkę Kijów Honor. To jest jednostka specjalna, która działa, które działają w sumie na tym odcinku. Oprócz tego trzecia brygada Gwardii Narodowej Batalion, bo też nie mam pewności, czy jest to mm, cała brygada specjalna też batalion, do, batalion z tej jednostki. Mam wątpliwości też co do udziału jednostek obrony terytorialnej 112 i 113. Prawdopodobnie na 95% tak, ale zawsze pewna doza niepewności zostaje. Nie do końca wiedziałem, jakie jednostki walczą, czy rosyjskie walczyły w rejonie Bałakłaj, Mam nadzieję, że dobrze w końcu wymawiam. W każdym razie były tu trzeci i czwarty z OMON, zborny jednostki specjalne, wiemy, że jakiś 202 pułk tu był, prawdopodobnie też nie mam do końca pewności plus plus jakieś jednostki tyłowe oczywiście Ukraińcy przy pierwszym ataku na miasto może sobie troszeczkę cofniemy jak widzicie oddziały, które tutaj uderzyły na miasto, werbiwkę zdobyły, uderzyły, darły się do zachodniej części, północnej części miasta napotkały opór i nie wdając się w walkę w mieście podążyły dalej. Jak widzicie, z informacji, które były dostępne, natarcie kontynuowano w nocy z 6 na 7. Natomiast do walki o miasto wciągnięto jednostki specjalne dobrze, świetnie wyszkolone, mające już bogate doświadczenie, tak jak jednostka Kraken. I tutaj te jednostki miały za zadanie oczyszczenie Bałakwaii z resztek wojsk rosyjskich. Od południa, w ciągu 6 września, właśnie oddziały pierwszej Brygady zdobyły Bajrak, nową usaliwkę i próbowały w późniejszym okresie czasu nękać, czy próbować sforsować Doniec. Nie wiem, nie było informacji, czy były. Były informacje, że ewancji zostało zdobyte, że są tam ataki. Nie było potwierdzenia, więc nie zaznaczałem tutaj nic. Natomiast były. Informacje już o tym, że w nocy Włoch Jar został zdobyty. Informacja potwierdzona za pomocą, za pomocą zdjęć żołnierzy ukraińskich z flagami i punktem topograficznym, który tutaj był. Wojska się nie zatrzymywały, natomiast już nad ranem były informacje, że dotarły wojska ukraińskie do Szewczynkowe. Napotykając opór, jednocześnie do działań przeszły dwie inne jednostki, 92 oraz 113, na 90%, które uderzyły od strony tutaj Czuchajewa. Kalowskie uderzyły dość mocno i podążyły w kierunku Szewczenkowe, dlatego że wojska ukraińskie tutaj też napotkały opór był kontratak rosyjski. Więc też nie wdawały się w walkę, tylko kontynuowały dalej natarcie, które mm, głównym celem było odcięcie Izium, bo Kupiańsk, jako tako, powiedziałbym, że owszem, jest bardzo ważny, ale on jest bardzo ważny względem Izium jako punkt zaopatrzeniowy do Izium. Natomiast strona ukraińska traktowała priorytetem odcięcie. Wojsk walczących w rejonie Izium i na południe od Izium od wszystkich dróg, które tutaj idą od Kupiańska do Izium po prawej stronie brzegu, czyli po zachodnim brzegu, i dla Ukrainy to był priorytet, żeby jak najszybciej dotrzeć do rzeki. Dlatego omijali, są filmiki w stawie, odpowiednie filmiki, gdzie jest pokazane jak walczyli. Oni po prostu, no, taktyka niesamowita. Rosjanie mieli ogromny problem z, z wyszukaniem tych oddziałów. Oni sami nie wiedzieli do końca, co jest zdobyte przez stronę ukraińską, co nie jest zdobyte, gdzie są te oddziały. Nie było namiarów do artylerii, w ogóle tutaj lotnictwo rosyjskie się kompletnie nie spisało. Nie było w stanie zatrzymać tych kolumn, a przecież mamy tutaj ogromne, dość duże zgrupowanie ukraińskie, które. No, podążało można powiedzieć 24 godziny na dobę bez wytchnienia, bo celem była rzeka Oskil i odcięcie Izium od północy, jeżeli chodzi o kwestie zaopatrzenia. I po oporze w rejonie Szewczenkowe wojska ukraińskie podążyły dalej, docierając już bardzo blisko 8 września. Już wiedzieliśmy, że zbliżają się do Kupiańska, nie wiedzieliśmy dokładnie, gdzie one są, informacje były sprzeczne, natomiast już wkrótce, koło południa, wiedzieliśmy i nie, nie mogliśmy uwierzyć, że podeszły wojska ukraińskie do Kupiańska, że Traszkiwka została zdobyta przez oddziały ukraińskie. Jednostka specjalna, prawdopodobnie z 10 sofu, robiła sobie zdjęcia przy napisie Kupiańsk od strony właśnie tutaj południowej natomiast czy może najlepszą informacją było to że inne jednostki dotarły do Sękowe nad brzegiem Oskiłu robiąc sobie po drodze zdjęcie przy Maszcie jako punkcie topograficznym i widzieliśmy już że Ukraina zrealizowała definitywnie swój plan Czyli odcięcia wojsk walczących, wojsk rosyjskich walczących w rejonie Izium od zaopatrzenia z rejonu Kupiańska. Wiemy przecież, że most, mosty były dwa jeszcze, bo w Oskilu i Giereszówce, chyba bodajże dobrze wypowiadam, oba zostały zniszczone. Natomiast dla strony ukraińskiej nie skończyły się cele tej operacji. Dlatego, że poszli za ciosem. Myślę, że, że Major Fischer powiedział coś takiego, że Ukraińcy nie spodziewali się, i tak to mniej więcej chyba wychodzi, że Ukraińcy nie spodziewali się, że ta ofensywa, którą przeprowadzą, będzie miała taki przebieg. Oni byli sami prawdopodobnie zaskoczeni i postanowili iść na całość. Celem było jak najszybsze odcięcie wojsk walczących w rejonie Izium od zaopatrzenia i zablokowanie ich wprowadzając ich dosłownie w okrążenie i w kocioł w rejonie Izium. Była już informacja wcześniej, że 7, wrześ 7 września ewakuował się dowódca 2 Gwardyjskiej Dywizji Zmechanizowanej Rosyjskiej z rannymi, więc no, była już taka ucieczka. Była informacja, że Rosjanie przerzucają za pomocą helikopterów jednostki w rejonku kupiańska, po czym dzisiaj, już 10 jak wiemy, tutaj się zaczęli zbliżać, coraz gęściej się robiło, były informacje, pojawiały się informacje, że Rosjanie przerzucają te wojska od siecz Kupiańska. Powiadał się żołnierz rosyjski, który stał po drugiej stronie miasta, od strony wschodniej, i mówił, że wojsk ukraińskich nie ma w Kupiańsku. No, oczywiście wiemy, że wojska faktycznie pod Kupiańsk wchodziły. Natomiast rano 10 września pojawiły się informacje że Kupiańsk został zdobyty, pojawiły się filmy, że Kupiańsk został zdobyty przez oddziały 92 Brygady Zmechanizowanej. Natomiast pozostałe jednostki tutaj dotarły. To było zdjęcie z 9 wieczorem, zdjęcie żołnierza, żołnierzy ukraińskich, na, którzy dotarli do północnej części Izium, przy znaku Izium, zdjęcie zrobione Także tutaj, no, bardzo bardzo czekamy, bo teraz, tak od popołudnia 10 jest taki troszeczkę szum medialny. Nie do końca wiemy, co się dzieje z rejonem Izium. Nie wiemy, czy wojska ukraińskie domknęły ten kocioł operacyjny, bo oczywiście Rosjanie mają możliwość wycofywania się na wschód. Natomiast, no, nie mają tam żadnej przeprawy mostowej ani pontonowej, wszystko jest zniszczone. Natomiast wiemy też, że ukraińscy żołnierze podążają już na północ w kierunku Wołczańska, nie dając Rosjanom czasu na zorganizowanie linii obronnych. Wojska rosyjskie, które tutaj jeszcze były, czyli już mocno osłabiony 254 pułk zmechanizowany, zresztą oddziały 144 Dywizji Gwardyjskiej zostały tutaj mocno poturbowane. Są szacunkowe dane, które tutaj no, mogą, mogą naprawdę zaskoczyć. Sporo sprzętu, naprawdę jest bardzo dużo sprzętu zniszczonego przez stronę zniszczonego i zdobytego, bo tak trzeba było to ująć. Sami Ukraińcy są prawdopodobnie zaskoczeni. Gdzieś widziałem informację o tym, że największym dostawcą broni dla Ukrainy jest sama Rosja, i to się potwierdza. Wiemy, że no Rejon Izium może być okrążony około 10 tysięcy żołnierzy rosyjskich, prawdopodobnie pozbawieni dowództwa. Wiemy, że tutaj stacjonowało trzy dowództwa dywizji, dwie brygady specnazu, przynajmniej jedna lub dwie brygady samodzielne, więc naprawdę mamy tutaj dość duże zgrupowanie. Wojsk rosyjskich obliczane na około 12-15 batalionowych grup taktycznych. Jaki jest ich status? Na ten moment nie potrafię Wam odpowiedzieć. Ba, jest gorsza informacja, dlatego że przepuścimy sobie może jeszcze raz animację. Ona jest uaktualniana do godziny 4 po południu 10 września. Także tutaj mam nadzieję, że się Wam spodoba, i wiem, że się spodobała. Zaskoczenie dla mnie, że, że taka prosta animacja potrafiła zadziwić, pokazać jak przebiegała. Według mojej wersji, oczywiście, nie, nie musi się okazać, że, jest, że, że trafiłem z tym wszystkim w 100%. To jest moja wizja tej operacji, opierająca się na potwierdzonych przynajmniej w 90% jednostkach. Mam wątpliwości tylko kilku i materiałach potwierdzających zdobywanie. Czy potwierdzone zdobycia danych miejscowości. Także tutaj przejdźmy sobie jeszcze. Dokończymy animację, proszę bardzo. Przejdźmy sobie jeszcze na front EasyUm. Wróci... Zacząłem mówić na temat frontu -izium, bo naprawdę nie wiem. Co się tam dzieje, jest taki szum, że naprawdę mm, ciężko powiedzieć. Nie mamy za bardzo mm, potwierdzonych informacji odnośnie tego, czy, czy faktycznie kocioł pod Izjum został zamknięty, czy strona ukraińska, która mm, tutaj naciera od południa, jakimi siłami też do końca nie potrafię powiedzieć. Wiemy, że Rosjanie jeszcze 9 atakowali w kierunku Wilnopili z wojsk y, walczących tutaj na, na południu od Izjum. Nie wiemy jak wygląda ta sytuacja teraz. Nie mamy informacji, natomiast wiemy, że wojska ukraińskie kontynuowały ataki w rejonie Dońca. Jest filmik potwierdzający, że most drogowy z rejonu Rajhodorok na Łymań jest zdatny do użycia dla wojsk zmechanizowanych. No, był filmik, gdzie pojazdy pancerne przejeżdżały, więc jest zdatny. Natomiast strona ukraińska zdobyła Dibrowne i. No, i tutaj właśnie mamy, zostawiłem łymań jako miejscowość neutralną, bo nie mam potwierdzenia. Są informacje od wczoraj, że walki trwały o łymań, że walki zakończyły się zdobyciem, co teoretycznie potwierdzili też i Rosjanie. Rosjanie, którzy też potwierdzają, że no, jest to totalny tutaj odwrót. Wiemy, że Ukraińcy, ukraińscy żołnierze nacierali ją na Jampil oraz zdobyli łymań. Szczurowe zostało też zdobyte, więc tutaj ruch na pewno wojsk ukraińskich jest jaki, jaki to nie wiem, bo generalnie jest efekt domina. Ten front tutaj rosyjski się totalnie załamał. Żołnierze ukraińscy idą za ciosem. I żeby było śmieszniej, przełączmy się na nową mapę taktyczną. Tutaj mamy właśnie to bardziej zobrazowane. Są informacje, że wojska ukraińskie nacierają w kierunku Lysyczańska, i tą informację Hajdal podał, były szef obwodu Ugańskiego, który tutaj poinformował, że wojska ukraińskie posuwają się w kierunku Lysyczańska. Jaka jest prawda, nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć w tym temacie. Wiemy, że strona rosyjska kontynuowała tutaj ataki pomiędzy 7 a 10. Atakowana szczególnie była tutaj Iwano-Daliwka, Jakowliwka, Soledar, Bachmuckie, brak sukcesów, wiedząc już, że no, Rosja ma problem, jeżeli chodzi o odcinek Arkowski i Izjumski. Jeżeli chodzi o odcinek na południe od Linii Siewiesk, Bachmut. Mamy informację, że zajcewe były atakowane. Wesoła Dołyna też natomiast y, wojska ukraińskie wycofały się z Kodemy. Obsadzają wzgórza tutaj koło tej miejscowości. Y, okazało się, że nie chcą, nie, nie, mają, nie ma sensu jej bronić. Y, nie wiem, czy jest sens, żeby strona rosyjska tam chodziła chyba, że za wszelką cenę będzie chciała to zrobić gdyż, no, może napotkać ogień z trzech kierunków więc tutaj sytuacja jest stabilna Rosjanie nie mają tutaj wiele do powiedzenia jeżeli chodzi o linię A, to mamy informacje o atakach wojsk rosyjskich na Kamiankę Awdivkę, Opytne, Wodiankę prawdopodobnie została już zdobyta całkowicie wieś Pieski, Piski natomiast y, nie było ataków na pierwomańskie ale za to były ataki na Marinkę oraz w miejscowość Pobiedę. Tutaj strona rosyjska kontynuowała ataki. Przejdźmy na odcinek Zaporowski. Na odcinku Zaporoskim mamy informacje o ostrzałach z jednej i z drugiej strony. Rosjanie twierdzą, że w rejonie Włochodaru strona ukraińska skoncentrowała bardzo duże siły, które przygotowują się do ofensywy. Jak widać, no, efekt domina tutaj też i na Zaporozu działa. Pytanie, czy będą chcieli jakieś przegrupowania robić, tym bardziej, że mają większe problemy na odcinku hersońskim. Natomiast informacji dodatkowych mamy informacje o wybuchach w Berediańsku, w Mariupolu oraz w miejscowości Tokmak. Bombardowana znowu była baza wojskowa w Melitopolu. No i informacji, które udało mi się zdobyć, wiemy, że prawdopodobnie zostało odwołane referendum na Zaporożu. Termin został przesunięty na 4 października, więc zobaczymy co się tu będzie działo dalej. Jeżeli chodzi o odcinek hersoński, wybaczcie, obiecywałem, że będzie nowa mapa na odcinku hersońskim będzie, przepraszam, nie byłem w stanie zrobić no, ofensywa na Harkowie pochłonęła do końca czas, który chciałem poświęcić. Zrobiłem animację. Modyfikowałem te animacje, także wybaczcie, będę się starał aktualizować jeszcze odcinek hersoński, bo on też jest ważny. A jeżeli chodzi o odcinek hersoński, mamy tutaj informację, że strona ukraińska zdobyła definitywnie miejscowość nowowosk o tą miejscowość, która wcześniej już została zdobyta. Trwałe walki, strona rosyjska się tutaj nie poddawała, kontratakowała. Natomiast w rejonie archanielskie trwają też walki. Miejscowość jest sporna. Jeżeli chodzi o rejon Dawidowego Brodu, wiemy, że wojska ukraińskie, 17. Brygada Pancerna oraz 63. Brygada Zmechanizowana zdobyły po zaciętej walce, po, po zaciętej walce została zdobyta miejscowość Kałowe i strona ukraińska przeszła tutaj do obrony chcąc poszerzyć, nie chcąc ryzykować, że, żeby te wojska tutaj były odcięte, tym bardziej, że Rosjanie kontratakowali na skrzydłach w kierunku Kastromki oraz miejscowości bezimiennej. Wojskom ukraińskim udało się odbić miejscowość Biłochirkę, która wcześniej została zdobyta przez stronę, ukraińską, przez stronę rosyjską. Natomiast no, mamy tutaj już naprawdę Dość, dość blisko, pół drogi prawie, zanim długo się okaże, że tutaj strona ukraińska będzie w połowie drogi do nowej Kachówki, która była bombardowana, tak samo jak Kachówka-Berysław. No, mamy tutaj, mają Rosjanie naprawdę ogromne problemy logistyczne w tym rejonie. Wszystkie te punkty przeprawowe są bombardowane notorycznie, i most Antonowski, i most kolejowy, i w rejonie Nowej Kachówki przy Tamie też był bombardowany most, więc cały czas jest ta presja ukraińska na tym odcinku. Wiemy, że prawdopodobnie podała to strona ukraińska. 237 pułk, toruński pułk desantowo-szturmowy z 76 dywizji został tutaj wyniszczony w walkach. Natomiast wiemy też o walkach w rejonie Posad Pokrewskie, gdzie strona ukraińska kontynuuje działania ofensywne. Były też informacje, że udało się przełamać obronę tutaj wojsk rosyjskich. Nie ma na to na razie potwierdzenia, więc nie zmieniam mapy. Na razie jest tak, jak jest. Wojska ukraińskie próbują przedostać się w rejon Keselivki, natomiast była informacja bez potwierdzenia o zdobyciu Aleksandriwki w tym rejonie. Także tutaj no, mamy cały czas presję wojsk ukraińskich, które tutaj kontynuują swoje ataki. Bardzo aktywnie działa tutaj lotnictwo obu stron, a przede wszystkim artyleria ukraińska, która za pomocą precyzyjnych pocisków no, niszczy cały czas próby rosyjskie, jeżeli chodzi o dostarczenie zaopatrzenia dla wojsk walczących na północnym brzegu, brzegu Dniepru Słuchajcie, tyle z tego odcinka mam nadzieję, że udało się przekazać pewne informacje, oczywiście będziemy cały czas monitorować sytuację, która tutaj się dzieje szczególnie w Rynie Hersonia, Charkowskim Izium, no bardzo bardzo dużo się dzieje i Ukraina nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!